Witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widać, mamy to zazbrojone. Nie było wczoraj, że tak powiem, czasu. Zresztą też lało. Trzeba było po prostu szybko to ogarnąć. I to jest efekt naszej pracy. No dniówkę żeśmy to złożyli. I tyle. Także tak, zaraz przejdziemy, potłumaczymy. No i tutaj też widzicie, wykopiór już jest też gotowy. Wczoraj jeszcze kończył z rana. No i jest planowane, że tutaj chudy, a tutaj namówiony jest na ławy. I tyle. Może przejdziemy naokoło, bo tam jest ten agregat, żeby było co słychać. A ten... No i co tutaj? No tu standardowo, no... Narożniki po 6, elek, słupy, startery, pozaginane fajki, co dalej, maty też powywijane, tam widzicie, na nich słupy. Musimy uważać, żeby nam się nic nie oberwało tutaj. No i tak to tu wygląda. Tu mieliśmy też małe, jak widzicie, jak jest wykop zrobiony z jednej i z drugiej strony, no bo tam, jak widać, ośki były trafione, że tak powiem. No i dobrze, żebym się zorientował już, jak żeśmy kopali to że po prostu było przewrócone, obrócony był jeden, te segmenty dwa, ale tu tam już jest to poprawione, także tam to będzie już tak jak należy. Dlatego też tu trochę więcej tego chudziaka wyszło i wyjdzie więcej trochę betonu, jak widzicie. Bo tu to jest specjalnie poszerzone, bo mam tutaj, będą startery pod schody. Ale to już w ścianie zrobimy, nie? Co dalej? No tu na środku jest dylatacja, czyli tak jakby ten wieniec jest szerszy z tego względu, że obejmuje jedną i drugą ścianę potem. No i tu między tymi ściankami będziemy dawać styropian aż do samego wieńca szczytowego, nie? Bo te budynki będą oddylatowane od siebie. Co dalej? Maty to mamy nagrane. Jeszcze tam te winkle po kolei nagramy, żeby wszystko było jak należy. No tutaj na tym narożniku zagięcie w kształcie litery T, czyli pyk jedną, zewnętrzną. Dopuszczalne jest zrobienie też, że lewa skręca w lewo fajka, a prawa w prawo. No ale my robimy na zamknięcie. Są dwie szkoły tak jakby tego. Tam mamy winkiel po 6, czyli wewnętrzny w zewnątrz, wewnętrzny zewnątrz i po zewnątrz jeden. Dalej słupy, tu będzie taki potężny 80 i tam jest jeszcze ta 50, ale to ogarniemy. Tu jak widać wewnątrz. Co dalej tutaj? Aha, i tutaj też widzicie, co tam, 1,5 metra. No z racji tego, że żeby nam się to nie obsunęło czasem, bo jak betonuje, no to jest napór na to zbrojenie, on może go pokrzywić. A tak to widzicie, z szóstki tak co 1,5-2 metry jest to zblokowane, żeby nam czasem tego nie poprzesuwało. Bo to chodzi tak, jak mamy szalunek, no to mamy obite te słupki, a tak, no to trzeba było sobie poradzić w ten sposób. No i jeszcze na koniec betonowania, jak już będzie to wszystko wylane, puścimy sznura po osi, żeby to ustawić jeszcze mniej więcej, albo trzeba będzie go nagiąć, albo znaczy wygiąć do środka, albo na zewnątrz, ale myślę, że ten sposób no będzie ok. Kolejny winkiel, dalej druga strona mat, też widzicie, i w sumie to by było na tyle, także no tyle tego jest i czekamy jeszcze na odbiór. Za chwilę przyjadą kierownik i inspektor, także zobaczymy, ale raczej, o Jezus, są już, także bierzemy się i odbieramy.
jak widzicie, pierwszą mamy. Kurde, nie wiem, czy początek mi się nagrał, bo miałem chyba wyłączoną, ale nie jestem pewien. Teraz tego sprawdzić. Nie jestem pewien. Nie jestem w stanie tego sprawdzić teraz, ale zobaczymy. Teraz musimy podnieść szerze, bo tu mam bloczki, a nie jorgnąłem się. I trzeba szybko to... Jak poszło teraz 10, no to połowę mamy. No mamy dosyć sporo tego, tylko tu wejdzie w pierony, nie? Powinno styknąć, zobaczymy. A tu już podstawia się następna i działamy. Próbuj. Tyle, żeby nam szalunki nie puściły. To mamy tą stronę, teraz biorę się, lecimy to, idę sobie tylko ubrać filcoki i jadymy i modlić się, żeby po prostu starczyło. Liczyłem taką dyszkę, no ale to co wam mówiłem, to o tym kopaniu, no to gdzie tu takie jest 7, nie? Tylko że zaś tam on brał, tam jest przebrane też trochę, tam jest 15, jak widzicie. No tyle brakło ten odcinek, ale sposób jest taki, tam jest masa tego betonu, bo tam przebrane jest 15 cm, no to będzie to po prostu, środki będą ściągnięte, no i tu akurat nam to wtedy wystarczy. Tam obniżę się tutaj 2 cm na tym, no to już tyle betonu będę miał, że wystarczy nam tutaj, a na ławach po prostu się zaleje trochę. Te 2 cm się nadgoni, że tak powiem, nie? No i tutaj już też sznurki mam puszczone, jak widzicie. Trzeba teraz to tylko poustawiać. To, co czasem się mogło nachylić, nie? Ale raczej jest ok, nie? No ten tu. Także no tak to wygląda. Oś tu mam, no to czyli połowa rozstawu, czyli tamte. Ten go też trzeba obkręcić. No. Także tak to tu wygląda na dziś. Jeśli się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.